Witam ponownie wszystkich. 23 czerwca po godzinie 12. Jak zauważyliście, dzisiaj nowy POW, że tak powiem, z prostej przyczyny. Chciałem pochwalić się swoimi nowymi uchwytami na kierownicę. Tylko taki kadr mógł pozwala mi pokazać je w czasie jazdy. Tak one się prezentują. Stwierdziłem, że czas sobie coś kupić i nie męczyć się z tymi starymi uchwytami. Są to uchwyty zintegrowane już z rogami, na czym mi zależało. Mają tutaj takie specjalne wyprofilowanie na wewnętrzną stronę dłoni, że tak powiem. Rogi są na dwa palce. No i muszę powiedzieć, że fajnie się tak jedzie na razie. Zobaczymy, jak będą się sprawdzały na dłuższe dystanse, ale na pewno się sprawdzą lepiej od moich starych, bo stare uchwyty łapałem dokładnie w ten sam sposób, mimo że nie było za co łapać. Kupiłem do nich również lustereczko wkładane w bok kierownicy. No i niestety nie pomyślałem. Pozbawiłbym się w ten sposób chwytu za rogi, więc musiałem je zwrócić. Z zakupów rowerowych to oczywiście nie wszystko. Również pod wpływem chwili, tak jak było to z lusterkiem, postanowiłem je wymienić po prostu na pedały platformowe z jakąś tam drobną dopłatą. Naprawdę to były groszowe sprawy, więc długo się nie zastanawiałem. W moich starych pedałach zrobiły już się luzy, ale muszę powiedzieć, że te nowe faktycznie luzów nie mają, ale za to się okazało, że nie mają uszczelnianych łożysk. Na razie więcej nie potrzebuję. Niestety ruch jest bardzo duży, co mnie niepokoi. Nie lubię jechać w takich warunkach. Szczególnie, że do przejechania będzie trochę tych kilometrów taką drogą. A w głowie jeszcze siedzi niedawny wypadek w moim mieście, gdzie zginął 14-latek pod kołami autobusu, właśnie na rowerze. Także siedzi to jeszcze w głowie. Wielka tragedia. A gdzie jedziemy? No właśnie, już chyba czas zdradzić cel podróży. A jest nim piknik militarny w Czerwonym Borze. Jeśli ktoś na bieżąco ogląda moje filmy, to wie, że w Czerwonym Borze już byliśmy. I to są właśnie dokładnie te same strony. Jest tam poligon ćwiczebny, jednostki GROM i właśnie do tego miejsca jedziemy. A odbędą się tam pokazy sprzętu wojskowego. Będzie inscenizacja walk z okazji 75. rocznicy w lasach Czerwonego Boru. Właśnie odbyła się jedna z największych bitew partyzanckich Legionu Łomżyńskiego. Podobno będzie można nawet poczęstować się wojskową zupą grochową, więc tym bardziej trzeba jechać. Oczywiście będą też pokazy pirotechniczne, jak to na inscenizacjach bywa. Jednak ja tej części nie za bardzo lubię. Nie lubię hałasu. I jesteśmy w Czerwonym Borze. Niedaleko jest zakład karny, który tydzień temu nawet chciałem pokazać na filmie, ale stwierdziłem, że nie będę mieszał tematów. Piknik militarny połączony z inscenizacją bitwy pod Czerwonym Borem. Jedziemy! Już byłem raz na takiej imprezie, kilka lat temu. Było nawet fajnie. Thank you.
Co my tu mamy jeszcze? Batalion lekkiej piechoty w Łomży. O! Jakaś broń. To jest ta słynna grochówka wojskowa. Miałem ochotę na coś grubszego, ale chciałem spróbować. Wszyscy jak ludzie jedzą tam w zadaszeniu przy stole, a ja w prawdziwych warunkach polowych. Konkurencje siłowe, te, które mieliśmy przeprowadzać, dobra, żeby dać szansę wszystkim tym, którzy są chętni do tego. Proszę. O, lerka. Punkt kulminacyjny taki zapowiadają dopiero o 15, czyli inscenizację walk. A mamy dopiero 13.30, więc jestem za wcześnie. Nie wiem, ile wytrzymam. Ja mówiłem, że pokazów pirotechnicznych nie lubię i już po pierwszym strzale już wiedziałem, że nic ciekawego nie będzie dla mnie. I tak nic nie było widać, nie można było się przedostać przez tłum ludzi. Także przepraszam bardzo, ale pokaz będzie skrócony do niezbędnego minimum. A wracamy tym razem przez las. Nie będziemy się pchali na drogi. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z trafieniem. A przejeżdżamy koło Strzynicy. Będzie może bardziej terenowo. I to by było na tyle. Nie ma to jak pojechać na imprezę i opuścić ją przed kulminacyjnym punktem. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale sam piknik obejrzałem, zupę zjadłem i myślę, że się opłacało. Fajnie spędzone popołudnie. Także do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.